Wszechświat. Ziemia. Polska. Rezydencja Team X. Adam, nie jesteśmy tutaj przez przypadek. Jest plan, żeby zajmować któregoś z członków Team X. W sensie obrazek któregoś z członków Team X. Chcecie uczestniczyć w tajnej akcji? Tak, kurwa, oczywiście znam. Robimy tutaj napad na obrazki Team X i przed chwilą właśnie wyrzuciliśmy sobie Shio przez okno i zaraz rozkradziemy do góry. Nie mogę ich tak po prostu oddać na drugi dzień. Dlatego zacząłem się zastanawiać, jak wystarczająco oddać im glorię, chwałę i szacunek, na które zasługują. Pomyślałem, że jeden z plakatów chcę wnieść do muzeum, bądź na wystawę i tam go powiesić. A z racji tego, że te obrazy są całkiem spore, to uznałem, że wejdę tam jako pracownik, żeby nikt nie sprawdzał mojej torby. Jesteśmy przed wystawą Banksiego w Centrum Praskim i plan jest taki, aby obrazek Nitra zawisł tam na ścianie. Zainspirowałem się takim kanałem, jakiś taki ziomuś wnosił po prostu plakaty do różnych muzeów, dam wam link w opisie. Z drugiej strony widziałem u Davida Dobrika, że jest taka teoria, że z drabiną da się wejść wszędzie, do każdego możliwego miejsca, więc mamy drabinę. No i co, jest jeden ochroniarz tylko. Jeden ochroniarz, babka przy kasie, nie? A i ochroniarz jeszcze, naprzeciwko ochroniarza z muzeum stoi ochroniarz z galerii, nie? Żeby jeden w tej torbie to wniósł obraz. No. Na drugim ma drabina. No. Tylko duży jest obraz, kurwa, jakbyś miał normalny. Wysyń jest wielki, no. Padł na nitro, bo i tak jest najmniejszy. Okej. Okay. Ja będę takim twoim, kurwa, przydupasem, który się nie odzywa, a ty tam mówisz. Pan, no, to jest pan. Ja nawet nic się nie odzywam. Ja po prostu wchodzimy normalnie. Właśnie nie można słowa? Nic się nie odzywamy. Normalnie wbijamy. Na sztywno. Przecież napadł się szykowali. No w GTA napad na ten, na kasyno. Jakie emocje przed wejściem? Poczekaj, nie tak lekko się stresuję. Tak, Mastersik? No, ja tak. Taką delikatną ekscytację ja też lekki miałam. Taki czuję, coś w żołądku. Team X zasługuje na to, żeby zawisł. Obok najlepszych artystów. To tak jakbyś zrobił napad na bank, ale nie kradł pieniędzy, tylko im je tam zostawił jeszcze. Tak. O tej instalacji ze mapą mieliśmy tam audio sprawdzić. Dobra, na tym etapie już zdawałem sobie sprawę, że to wejście nie wyjdzie. No tak stałem, bo głupio było po prostu od razu jakoś się odwrócić i odejść, ale już myślałem tylko o tym, jak uciec stamtąd. Tak chwilę postałem i pogadałem o jakimś panie Marku. A tu przez pana Marka coś poproszenie, żeby... Ale tutaj się no nie wiem, dostaliśmy taki telefon, żeby sprawdzić z tą jakąś instalacją. Dzień dobry. A to... Muzeum Wódki chyba. Muzeum Wódki, to nie tutaj. Aha, to przepraszam bardzo, do widzenia. Kurde, nie spodziewałem się, że tak będziemy przebytywać. Pierwsze podejście nam nie wyszło i chyba wpadliśmy przez drabinę, bo pani się bardzo zdziwiła, że co tak z drabiną? Z drabiną to nie można, z drabiną to nie. A wiesz, tu mi nic nie sprawdzą, nie? Nikt nie kazał mi pokazać, co mam w torbie. Tylko drabiny. Jakbyśmy weszli, teraz się przebrali z powrotem na normalnie i weszli, to już przypomnę. Bez drabiny, jak ludzie. Kaptą się chyba, nie? Od razu. I kupili bilety. Mimo wszystko postanowiłem jeszcze raz wbić w to samo miejsce, po prostu ubierając się normalnie, w czapce, bluzie, no i przeszedłem na chillku. Ochroniarz nawet nie spytał, co mam w tej wielkiej torbie. No i szczerze, nawet się tego nie spodziewałem, bo myślałem, że mnie poznają po poprzednim podejściu. No i tak zacząłem palić Jana. Tak sobie chodziłem, oglądałem, przyglądałem się, no i znalazłem taką jedną wnękę, gdzie była tylko ta jedna pani. Nie chciało mi się nawet za bardzo czekać, jak ona stamtąd pójdzie, bo bałem się, że w międzyczasie przyjdą kolejne osoby, więc po prostu zaczekałem do momentu, jak się odwróci. No i położyłem torbę na ziemi, zacząłem wyciągać obraz, przyłożyłem plakat do ściany i okazało się, że jestem jebanym kretynem. Kurwa, wziąłem taśmę, która nie była w stanie utrzymać tego plakatu. A czułem przed wyjściem, że ta taśma to nie jest chyba najlepsza taśma, ale tak machnąłem ręką, uznałem, że jak dużo jej przykleję, to będzie git.
nie było. Opcjonalnie zauważyłem, że obok stoi taka instalacja złożona z różnych obrazów i uznałem, że po prostu tam położę nitro. To nie jest to samo, co powieszenie tego obrazku na ścianie obok innych, ale misję wciąż można uznać za zakończoną sukcesem. Muszę tak powiedzieć, bo mam muzykę motywacyjną w tle. Wystarczało po prostu wejść normalnie i tak mnie nie sprawdził takiej wielkiej torby, która była praktycznie mojej wielkości. No i wszystko spoko i łatwo to było powiesić, gdybyś miał taśmę i nie był idiotą. Ale misję uważam za półosiągniętą i myślę, że obrazki Team X zaznały w dzisiejszym odcinku wystarczająco dużo glorii i chwały i cieszę się, że mogę pomóc im liznąć trochę sztuki. Dzieło sztuki, które chcesz polizać! Jak oceniasz moją wyprawę? Wyprawa totalnie kozacka. No, nie poddałeś się na początku, pomimo tego, że was wypierdolili stamtąd. No, ale myślałem też, że z drabiną, szczerze, że was wpuszczą, serio. Też byłem pewien. Że tak na pewniak, jak tak wejdziesz, to was wpuszczą, a bach, nie wpuścił. A pani sama nie? Tak powiedziała sobie, no nie, no to nie można tak sobie wszędzie z drabiną wejść. Ale można wszędzie wejść z podejrzanie wielką torbą na plecach. Mam prezent. Przywiozłem obrazki dla was. Ej, gdzie one zniknęły? To jest długa historia, ale miały bardzo fajny tydzień, na pewno. Serio? Ej, ja kompletnie nie spodziewałam się, w sensie kompletnie ich nie zauważyłam, że one zniknęły. Zajebamy na imprezie. Co ty gadasz? Tak sobie wynosiłam. Gadacie! Ej, mocne, mocne, ja się nie spodziewałam. Nie spodziewałam się, specjalnie dla was, rzeczy, które się nie spodziewa. Lek się był chyba tutaj. Powiesić tu jakieś nowe rzeczy, już patrzę. Chciałbym, żeby ktoś coś z tym zrobił, bo szyję po prostu leżą sobie tutaj, tak. Tak o. I stąd go ukradłem. No i nic, widzicie? Posprzątałem po sobie, nikomu się krzywda nie stała. A ja teraz jadę ojebać coś, abstrahują. Bo jeżeli oddajesz po 3 dniach w stanie nienaruszonym, to kradzieżą nie jest. Bo to się tyczy moich rzeczy, to proszę ode mnie tak nie pożyczać. Dziękuję Team X za współpracę, o której nie mieliście pojęcia. Musimy więcej robić takich projektów. Trochę się stęskniłem za tymi obrazkami. Jakoś się już przyzwyczaiłem, że jak otwierałem furę, to zawsze patrzyło na mnie sobie Leksiu, a to Shio. Smutno. Nie boję sam. Powrót do smutnej rutyny. Jedzie ktoś. Co to za menele mi tu pod domem stoją? Witam serdecznie. Czapkę mam to. Ja się, że ty wysoki jesteś. Zobaczcie, ale wkurzeni są na mnie, ale hece odwaliłem dzisiaj. A był ktokolwiek wkurzony? No maksiora, no ale są wkurzeni jak udają teraz, że nie tak, są zdenerwowani. Sorry, no kurwa. Aż rzuciłem. Bywa 6 tam osób i stoją za 4 panie jakieś.